Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, tutaj Pomidor. Cóż, dziś nie zaproszę was na żaden konkretny film, gdyż ten film będzie czymś zupełnie innym i odstającym od reszty. Przede wszystkim chciałbym wam podziękować za 1000 subskrypcji na kanale. Jestem wam mega wdzięczny za taki wynik. Co prawda, gdyby Zakol dalej tworzył ze mną, to również by wam podziękował, ale mogę co jedynie w jego imieniu wam podziękować. Osoby nowe witam bardzo serdecznie na kanale, rozgoście się i kto wie, może coś ciekawego znajdziecie tutaj dla siebie. Będę oczywiście się starał z filmu na film ulepszać formułę, aby nie było tak, że będę zaliczał ciągły regres. A mówiąc o filmach, nadszedł czas, by przedstawić swoje stanowisko, co tu mniej więcej będzie się znajdować na kanale. A więc na bank będzie dalej kontynuowana seria Co by było gdyby. Bardzo przyjemnie robi mi się ten content. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, to w dużym skrócie. Jest to seria, w której to przedstawiam alternatywną fabułę czy to wareckiego wyścigu, czy to pierwszego sezonu, dając tą samą obsadę, ale z małym haczykiem. Na przykład wyobraźmy sobie, jakby Kerry zagościła z Dave'em w pierwszym sezonie, w pierwszej obsadzie. Lub na odwrót, co by było, gdyby taka Leshauna, Ezekiel czy Duncan wystąpili w wariackim wyścigu. No do wyboru, do koloru. Tak więc z tego miejsca mogę wam polecić zapoznanie się z tą serią oraz na pewno będziemy sobie ją kontynuować. Dalej, shortsy. No ten content na pewno będziemy dalej cisnąć, ze względu na to, że w tym kontencie mogę temat, który niektórzy są w stanie omówić go w 5 minut, to omówimy sobie go na przykład w ledwo minutę. Aczkolwiek będę starał się robić mimo co dłuższe filmy, by też nie było tak, że kanał będzie stricte o shortsach. Seria versus tutaj zostawimy tak jak jest i co jakiś czas na pewno ona zagości. Choroby w totalnej porażce. Tutaj jest to epizodyczna seria, z której odcinki są raz na jakiś czas. Aczkolwiek na pewno za jakiś czas ujrzycie ten długo wyczekiwany 4. odcinek z tej serii. Cierpliwości, moi drodzy. Wycięte rzeczy z totalnej porażki. A z tą serią to dość ciekawa sprawa, bo jutro albo pojutrze ukaże się kolejny odcinek z tego. Poza tym na pewno dalej też będą kontynuowane odcinki z serii Oceniam daną postać, bo jest tego jeszcze trochę. Ponadto w planach mam zrobienie serii coś a la biografia postaci z totalnej porażki, czyli m.in. historię takiego Duncana, Ezekiela czy kogoś tam, na zasadzie ich roku urodzenia, skąd pochodzą i tak dalej. No i w końcu długo wyczekiwane pytanie, co z live'ami. Cóż, za jakiś czas sobie odpalimy stream, jeszcze dokładniej daty wam nie podam, ale mogę wam zagwarantować, że ruszymy w końcu temat wspólnego oglądania sezonów totalnej porażki, bądź też innych rzeczy. Tak więc jeszcze raz dziękuję za 1000 subskrypcji, dziękuję tak naprawdę wszystkim, i starym i nowym widzom kanału. Mam nadzieję, że content wam się będzie nadal podobał. No i co, ja wracam dalej do nagrywania i do odpowiadania na zaległe komentarze. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami. I na zaś życzę wam wszystkim wesołych świąt wielkanocnych, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i czego sobie tam zapragniecie. Trzymajcie się, cześć i elo.